wszystkim, witam na kanale Pop Świadomość. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o jednym z moich ulubionych sitcomów. A jaki to będzie? Na pewno już wiecie z opisu, ale nie zaszkodzi odrobina taka tajemnicy. Więc let's go! Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault. We were on a break. What if I don't want to be a shoe? Maybe I want to be a purse? Oh my god. Teksty w jednym z najbardziej kultowych, jednym z najbardziej znanych, kochanych, uwielbianych przez świat, który tak naprawdę w sumie ma taką hate-love relationship z odbiorcami. Serial, sitcom Friends, o którym będzie niedługo jeszcze głośniej, ponieważ już w czwartek, 27 maja, wchodzi odcinek reunionowy, w którym bohaterowie spotykają się po 17 latach od zakończenia nie emisji, ale nagrywania serialu. Dlatego ja osobiście jestem niesamowicie podekscytowana. Mam nadzieję, że osoby, które to oglądają tak samo jak ja, są podekscytowane tym powrotem wielkich, wspaniałych. Aha! Są. Mam nadzieję, że wy wszyscy tak samo jak ja jesteście podekscytowani tym, co ma nadejść już niedługo, czyli wielki powrót naszych ulubionych bohaterów, czyli Phoebe, Joeya, Chandlera, Rossa, Rachel i Moniki. Oraz wiadomo, że na pewno się pojawią postacie takie jak Janice. I powrót ich na wielką scenę. Tak naprawdę tutaj głównie będzie ten reunion polegał bardziej na takich wywiadach, odwzorowywaniu starych scen, takich kultowych scen, we were on a break, czy jakichś innych momentów. Dużo wspominek, dużo gości specjalnych, ale już niedługo będzie wielki reunion, na który czekamy już prawie 2 lata. Tak naprawdę ogłoszany reunion został jakby w tamtym roku, był tak było tak potwierdzone, że coś się dzieje, coś w trawie piszczy, a tak naprawdę wydaje mi się, że chyba z 2-3 tygodnie temu Jennifer Aniston wrzuciła na Instagrama post, w którym definitywnie potwierdzała to, że w tym miesiącu, pod koniec tego miesiąca tak naprawdę, wychodzi reunionowy odcinek i będziemy mogli zobaczyć naszych ulubionych aktorów wszystkich razem w jednym miejscu. I ja naprawdę jestem cała w skowronkach, jestem niesamowicie podekscytowana. Dlatego też bez większego przedłużania, bo już i tak za dużo gadam, przychodzę do was z takim krótkim odcinkiem o tym, co jest fenomenem, co tkwi tak naprawdę jako taki fenomen Friends i co jest w nich takiego niezwykłego, że ludzie kochają, wracają po raz 50, oglądają te same odcinki, ale oglądają je z tak samo zapartym tchem jak kiedyś. Więc co? Zaczynajmy! Więc fenomen sitcomu Friends wziął się znikąd? Szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć tak w kilku słowach, co jest tak naprawdę niezwykłe w serialu Friends, ale jako taką podstawę tego, dlaczego odniósł taki wielki sukces, jest to, że tak naprawdę bohaterowie, których widzimy w telewizji, poszczególne postacie i poszczególni aktorzy są ze sobą bardzo mocno związani. Wynika to z tego, że po prostu kiedy się poznali, tak naprawdę pierwszy raz wystąpili na scenie, a raczej nie na scenie, tylko na secie, który był ustawiony, po prostu coś kliknęło. Kliknęło, jest to coś prawdziwego, dlatego wydaje mi się, że to też sprawia, że ludzie naprawdę w to wierzą. Możecie się też zastanowić nad jakby własnymi doświadczeniami, można tak powiedzieć, i się zastanowić, co was bardziej interesuje. Coś, co jest wyreżyserowane, jakieś programy, które są totalnie wyreżyserowane, no i wiadomo, że są wyreżyserowane, czy rzeczy, które są jak najbardziej prawdziwe. W latach 90. ogółem mamy taki duży boom takich nowych
form, że tak powiem. I no, 94 rok jest tak naprawdę połową lat 90., więc idealnie się wpasowują w Friends w to, co się tam działo, te wszystkie zmiany. Mamy fakt, że telewizja przekracza swoje granice. Tutaj mówimy o temacie tabu, który tak naprawdę ciągle jest tematem tabu, ale w tamtych czasach był jeszcze większym. Czyli seks i seksualność. Tutaj właśnie mówimy o innych rzeczach. Pierwszym serialem, który jakby zaczął przekraczać te granice, tak bardziej dosadnie bym powiedziała, był Seinfeld, w którym mamy też między innymi jakieś rozmowy o masturbacji czy czegoś takich, no, takie rzeczy po prostu, których normalnie by w telewizji nie było. A tutaj w Friends mamy troszeczkę inne tematy, ale jest tak bardzo wypunktowane, bym powiedziała, elementy takie seksu, tego, że takiego rozwiązłości, tego takiego domyślenia się pewnych rzeczy. I myślę, że też w tym tkwi dużo takiego, takiej naturalności, dużo prawdy i being real jest w cenie. Te też 90. lata pokazują nam, że reality shows tak naprawdę bardzo kręcą ludzi, że tak powiem. Coraz bardziej popularne się stają. Mamy Big Brothery, mamy tego typu rzeczy. Więc po prostu Friends idealnie się wpasowują w czasy, w których powstali. Poza tym mamy też coś niesamowitego, czyli tą chemię między bohaterami, a raczej między aktorami. W książce Ten o najlepszym serialu na świecie mamy właśnie informację o tym, że aktorzy, kiedy pierwszy raz się spotkali, po prostu się od razu zrozumieli, od razu złapali to flow i po prostu dobrze im się grało ze sobą. Nie tylko spędzali czas na planie, ale także poza planem. Co ciekawe, dziewczyny, czyli Jennifer Aniston, Lisa Kudrow i Courtney Cox spotykają się ciągle razem na lunchu i z tego, co się orientuję, codziennie się spotykają na lunchu, ponieważ mieszkają niedaleko też siebie, więc to jest dosyć łatwe do ogarnięcia. Co ciekawe, we Friends mamy różne rodzaje humoru. Mamy taki w serialu Friends ważny jest humor, jak praktycznie w każdym sitcomie. Dlatego, to co ciekawe, jeżeli chodzi o humor w Friends, mamy go na wielu poziomach. Mamy bardzo różne rodzaje humoru. Mamy humor sytuacyjny, czy humor taki spowodowany po prostu postaciami samymi w sobie. Mamy humor, to taki bezpośredni, powiedzmy, rzucanie kawałami. I to jest w nim niesamowite i każdy tak naprawdę może znaleźć coś dla siebie. I mamy na przykład Chandlera, który jest bardzo sarkastyczny, mamy Phoebe, która jest z innego świata, czy mamy Monikę, która bardzo lubi sprzątać, więc to są takie sytuacje, które my w kontekście wiemy o co chodzi i przez to one nas bawią. Czy zdarzają się nam, wiadomo, takie Chaplinowskie, że tak powiem, rodzaje humoru sytuacyjnego, jak na przykład, powiedzmy, Joey, który się przewraca na skórce banana, chociaż nie ma tego w odcinkach, ale chodzi mi o to, że są to takie rzeczy bardzo proste. Ważne jest też to, że mamy wiele postaci i każda postać jest niezwykła i z każdą można się utożsamić. To też jest niesamowicie duży plus, ponieważ każdy może znaleźć coś swojego w każdej postaci. Postacie są dosyć proste, ale dosyć też takie bliskie nam. Mają problemy, które są charakterystyczne dla pokolenia X, czyli dla pokolenia milenialsów, i dlatego też to było taką niesamowicie dużą popularność. Zwłaszcza w latach 90. jest taki powrót do tego szukania siebie, ta jest taka era indywidualności, którą idealnie przejawiają bohaterowie. Mamy Rachel, która chce się usamodzielnić i zrywa wszystko praktycznie z minuty na minutę. Tutaj właśnie tutaj mamy ten przykład ucieczki ze ślubu, czy monologu o bucie dotyczącym po prostu stawania na własne nogi, brania życia w swoje ręce i po prostu go wybyt. Mimo że mamy wiele problemów, to zawsze nam się coś udaje. To też jest bardzo super w serialu Friends, ponieważ on pokazuje, że mimo wielu porażek zawsze możemy stanąć na nogi i po prostu być lepszą wersją siebie. Mamy tutaj też taki typowy American Dream, za którym Amerykanie bardzo podążają, uwielbiają te tematy w kinematografii, w właśnie serialach, w piosenkach, w książkach.
Ten motyw od Pucy Buta do milionera jest im bardzo dobrze znany, bardzo lubiany i jest zakorzeniony bardzo głęboko, nie tylko historycznie, ale też po prostu społecznie. Dlatego kultura także odzwierciedla ich nastroje. I mamy tutaj na przykład Rachel, która zaczyna w Central Park i kończy u Ralpha Lorena. I po prostu mamy to takie od najniższej, że tak powiedzmy, od najniższej nie warstwy społecznej, ale po prostu od słabego życia do takiego życia na poziomie. Więc to też daje taką nadzieję, że my damy sobie radę. I szczerze mówiąc, to jest taka jedna rzecz, która mnie naprawdę fascynuje we Friends i daje mi takie poczucie, że ja też mogę wszystko. I to jest moim zdaniem niesamowite. I takie właśnie odczucia, które Friends daje za każdym razem, kiedy się ogląda jakikolwiek odcinek, to jest to, za czym moim zdaniem ludzie podążają. To jest taka, powiedzmy, nostalgia do lat 90. No bo jednak umówmy się, dużo ludzi, którzy są takimi odbiorcami bezpośrednimi serialu Friends, jednak żyli w tych latach 90. i mieli bezpośredni dostęp do rzeczy, które działy się wtedy, czy początki internetu, czy te telefony ogromne, bezprzewodowe, ale ogromne, to jeszcze nie komórki, czy pierwsze laptopy, i jest taka nostalgia za tymi czasami, dlatego on też przez to ma bardzo duże takie oddziaływanie na współczesnego odbiorcę. To jest niesamowite, że w serialu Friends zawsze znajdziemy coś dla siebie, zawsze każdy powrót, że tak powiem, mój to już jest czwarty raz, kiedy oglądam po kolei wszystkie sezony, odcinek po odcinku, zawsze daje nam to coś nowego, nową perspektywę, nowe jakby współodczuwanie z bohaterami, nowe odnalezienie siebie. Friends jest kompendium dojrzewania tak naprawdę. Mamy tutaj właśnie 20-parolatków, potem 30-parolatków i widzimy po kolei takie procesy, że tak powiem, dorastania, stawania na własnych nogach. I to jest też takie coś, co sprawia, że Friends są atrakcyjni. Też wtedy w głównej mierze seriale, sitcomy skupiały się jednak na bohaterach, którzy są jakby rodziną, czy w miejscu pracy. A tutaj mamy grupkę przyjaciół, więc to też jest takie wyjątkowe jak na tamte czasy. Potem próbowano powtórzyć coś takiego, powiedzmy Big Bang Theory, czy Jak poznałem waszą matkę, są takimi przykładami późniejszych sitcomów na kanwie Friends, ale nigdy to nie będzie to samo, prawda? Bo jednak Friends will be Friends, że tak powiem. Friends będą wyjątkowi, będą ci jedyni w swoim rodzaju. Myślę, że to też tak daje dużo do myślenia, że to jednak Friends zmieniło bieg historii, zmieniło sposób nagrywania tego, jakby rozbudowania bohaterów, ponieważ bohaterowie w Friends moim zdaniem są idealnie napisani, oni są bardzo dobrze napisani. To właśnie ich wyjątkowe cechy to są tylko takie uwypuklone cechy, które tak naprawdę każdy z nas ma. Oni są, te postacie są na początku jednak takie mdłe, jak oglądamy pierwsze odcinki, to nie ma takiej, na przykład Monika nie jest wtedy fanatyczką czystości aż tak mocno, jak widzimy to już kilka odcinków później, albo nawet jeden sezon później. To jest, są jednak takie dorastanie do pewnych rzeczy, to są pewne takie bardziej narysowane postacie. Na początku one są po prostu grupką przyjaciół, a potem zaczynamy rozróżniać Chandler, Joey, Ross, Rachel, Phoebe, Monika, i każdy ma swoją taką jedną cechę, która go wyróżnia, i to jest niesamowite. I dlatego też kochamy, nienawidzimy ich, ale wracamy z nostalgią do tego, co oni stworzyli. Ja osobiście kocham Chandlera, ponieważ bardzo się z nim utożsamiam. Z Moniką też się dosyć utożsamiam, bo czasami mam takie napady takiej czystości, czy obsesji na jakimś punkcie, więc totalnie wiem, o co jej chodzi, że tak powiem. Ale każdy z przyjaciół ma coś takiego super do zaoferowania. Mamy Joeya, który jest niesamowicie troskliwy. Mamy Phoebe, która jest wariatką i chwyta dzień tak naprawdę, i to jest niesamowite w niej. I ma odwagę, śpiewać swoje piosenki, ma odwagę robić rzeczy, i to jest niesamowite. Chociaż wiadomo, w jednym z odcinków, kiedy miała iść i poznać swojego ojca, to troszeczkę tej odwagi jej zabrakło, ale to jest taka odwaga w codziennym życiu, której często brakuje niektórym osobom, jak na przykład mnie. Dlatego ją niesamowicie podziwiam za to. Mamy Rossa, który jest niesamowicie inteligentny i który potrafi okazać taką wrażliwość. Właściwie
większość czasu pokazuje tą wrażliwość, ale wiecie o co chodzi. Mężczyźni często są takimi macho, a tutaj jednak mamy Rosa, który jest taki bardzo troskliwy. Co jest ciekawe, Friends często, zwłaszcza teraz, kiedy pojawili się na Netflixie, teraz zostali zdjęci, ale kiedy pojawili się po raz pierwszy na Netflixie, dwa lata temu bodajże, wywołali ogromną burzę, ponieważ wiele osób zaczęło oglądać ich jeszcze raz i zaczęło analizować aż za bardzo. Friends mają swoje takie słabsze momenty, bym powiedziała, w dzisiejszym odbiorze, w dzisiejszym świecie. Mają takie, są posądzani o rasizm, są posądzani o homofobię, jednak ja uważam, że jak na czas lat 90. nie można patrzeć przez pryzmat XXI wieku i tych lat 20. naszych na to, co się działo w latach 90. To dzielą nas tak naprawdę praktycznie, no powiedzmy 30 lat. 30 lat to bardzo dużo, to zmiana stylu myślenia, zmiana w ogóle prawodawstwa, zmiana społeczeństwa. Tu się dzieją totalnie inne rzeczy i moim zdaniem nie wolno ich w ten sposób dyskredytować, bo w stereotypowy sposób przedstawiają, nie wiem, związek lesbijski. Ale come on, przedstawiają związek lesbijski, prawda? I nie mówią o tym jako o czymś obrzydliwym, o czymś, jakimś takim wynaturzeniu, tylko to jest coś naturalnego. Co prawda wiemy, że Ross nie może się pogodzić z tym, że Carol jest lesbijką i ma związek taki małżeński, tak naprawdę jest małżeństwem z Susan, ale jednak akceptuje to w pewnym momencie. On po prostu musi to przetrawić nie ze względu na to, że ona jest lesbijką, tylko ze względu na to, że ona ma nową żonę. Tu chodzi bardziej o to, że ma nowy związek i ona jakby nie była z nim do końca szczera. Tu nie chodzi, to jest ten problem inny, totalnie inny problem poruszony, a nie poruszony problem tego, że to jest kobieta z kobietą. To jest poruszony problem takiej zdrady, niepewności, braku zaufania. To są bardziej te sprawy, te rzeczy, a nie sam fakt, że Karol jest lesbijką. Więc ja uważam, że naprawdę to jest takie typowe czepianie się. I też takie teksty typu, że nie ma reprezentacji czarnoskórych czy reprezentacji Azjatów. Takie były czasy i nie było jeszcze, tego prawa, które jest teraz w Hollywood, że zawsze w każdym filmie czy tym serialu musi wystąpić przynajmniej jedna czarna osoba czy osoba reprezentująca jakąkolwiek mniejszość, więc to przyszło później. I mogli scenarzyści, reżyserzy, osoby, które zajmują się castingiem, po prostu stwierdzić, te osoby nam najbardziej pasują nam do wizji, to one są po prostu idealne, a nie będziemy tutaj na siłę czegoś robić, żeby każdy był zadowolony. Przepraszam, jeżeli uraziłam czyjekolwiek uczucia, mówiąc to, ale po prostu moim zdaniem tak po prostu to jest ta rzecz istotna. Że musimy patrzeć przez pryzmat też, kiedy powstawał serial, a nie tylko przez pryzmat tego, jak jest teraz. No i to wszystko, co mam dla Was przygotowane na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek i że chętnie wrócicie do Friends i że chętnie oglądniecie jeszcze raz razem ze mną i napiszcie w komentarzu koniecznie po pierwsze, czy oglądacie Reunion i czy tak samo jak ja nie jestem, możecie się doczekać na niego i jaka jest Wasza ulubiona postać w uniwersum Friends. Nie musi to być pierwszoplanowa, może to być właśnie jakaś postać, która jest na drugim planie. Może na przykład kochacie Janice, albo Gunther jest waszą ulubioną postacią. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A na dzisiaj dziękuję wam bardzo i do zobaczenia już za tydzień. Cześć!